Tam widzę pana. O, pan do pana. Jeśli można. Pytałem pana wczoraj na czacie, mój nick Blofeld, pytałem pana wczoraj na czacie o relacje polsko-ukraińskie. Wiadomo, że Polakom na wschodzie nie jest najlepiej. Ostatnio bardzo dużo mówi o relacjach Polaków, prawda, z Litwinami, gdzie rząd litewski nie jest dla nas zbyt łaskawy, tymczasem całkowicie pomija się byt Polaków na Ukrainie. Przy czym przy całym zachowaniu Litwinów to, co oni robią, jest niczym w porównaniu z tym, do czego nawołuje Swoboda, co, jak gloryfikuje się tam UPA i tak dalej. Przy czym ja absolutnie nie neguję tego, że ktoś chce walczyć o niepodległość, ale to jakimi oni metodami to robią. Nie uważa pan, że polski rząd powinien się trochę bardziej skupić trochę na Ukrainie, nie tylko na Litwiach? Proszę pana, przede wszystkim pierwsza rzecz, to polski rząd powinien się skupiać nad dbaniem o los tych, którzy płacą podatki w Polsce, a nie płacą podatki na Litwie czy na Ukrainie. Bo polski rząd ma realizować pragnienia tych ludzi, którzy go opłacają. To jest pierwsza rzecz. Nikt nie broni Polakom, nie tylko Polakom, z Ukrainy, Litwy i tak dalej, przyjechać do Polski, jeżeli jest im tam źle. Jeżeli nie przyjeżdżają z Ukrainy do Polski, to widocznie na Ukrainie jest im lepiej niż w Polsce. Takie trzeba przyjąć pierwsze założenie, a zakładamy, że ludzie są racjonalni. Po drugie, pan nie wie, co wypisują podobne grupy na Litwie. Wypisują znacznie gorsze rzeczy niż ci na Ukrainie. Czy nie, takie same, gorsze to nie, takie same. Tylko, że one nie są u władzy. Ci na Ukrainie też nie są u władzy. I nawet są dalej od władzy. Na szczęście. Na szczęście. Myśmy zrobili, znaczy nie myśmy, tylko ci, którzy rządzili Polską wtedy, zrobili straszliwy błąd, bo za pieniądze amerykańskie popierali amerykańskiego agenta, moim zdaniem amerykańskiego agenta, pana Juszczenkę, który robił sobie poparcie właśnie popierając te elementy. Ja błagałem wtedy, żeby nie popierać pana Juszczenki, tylko jeżeli już, to już lepszy był pan Janukowycz. I pamiętam rozczarowanie tych ludzi, kiedy się okazało, że pan Juszczenko nie wygrywa, a Janukowycz się nie okazał wcale taki zły, prawda, czy antypolski, czy tak dalej. To właśnie pan Janukowycz tych ludzi z zachodniej Ukrainy powstrzymuje. Bo pan Juszczenko się na nich opierał i on ich podbechtywał. O tym trzeba pamiętać. Zrobiliśmy potworny błąd, popierając Juszczenkę. Powtarzam, na polecenie Stanów Zjednoczonych. Być może wyjdzie to na Wikileaks, a może nie wyjdzie. Ja podejrzewam, że ważniejsze rzeczy nie wyjdą, bo jeżeli pan Julian Assange jest człowiekiem rozsądnym, to odłożył sobie 10% ważniejszych depesz i powiedział, że jak mnie nie zostawicie w spokoju, to ja wtedy je opublikuję. A teraz ich nie opublikuję. Tak się postępuje na ogół w takich wypadkach. No ale nie wiem, jaki on jest. Albo się ukaże, albo nie. W każdym jednak razie no, trzeba sobie z tego zdać sprawę, że na Litwie też są takie tendencje, a na Ukrainie ci ludzie nie rządzą, na szczęście. Mogą sobie mówić, co chcą. Wie pan, u nas w Polsce też znajdę rozmaite grupy, które mówią, co zrobią tam z Ukraińcami, Żydami, a Niemcami na ten temat, prawda? Czy ruskimi, choćby za to, co oni zrobili w Smoleńsku, prawda? Więc są i tacy. Nie należy się nimi specjalnie przejmować. Ważne jest, żeby ta zaraza nie opanowała całego narodu i nie była podbechtywana przez aparat państwowy. Na Ukrainie nie jest. Tutaj pan, proszę. Hej, wysoko ci u nas technika stanęła, wysoko. Mam nadzieję, że już mnie słychać, tak? Pan pominął w swoim wystąpieniu jakby swoją działalność w tym roku i rzecz, która mnie interesuje, wygląda w ten sposób. Jeśli mnie pamięć nie myli,
Najlepsze wyniki w wyborach prezydenckich zebrał pan w Małopolsce. Nie mówię tu o grupach społecznych, gdzie najwięcej było, najlepszy wynik zebrał pan wśród studentów. Natomiast co zadecydowało o tym, żeby w tym momencie w wyborach samorządowych startować w wyborach na prezydenta Warszawy, a nie Krakowa, gdzie te szanse wydawałyby się większe? No nie, no ale niech pan wybaczy, ale nawet bym się nie ośmielił startować na prezydenta stołecznego i królewskiego miasta Krakowa. To po prostu mieszkańcy tego miasta mogliby mieć do mnie pretensje o to, że usiłuję być ich prezydentem. Aczkolwiek nie jest to głupia idea. Znaczy, nie jest głupią ideą, żeby prezydent miasta nie pochodził z tego miasta. Dlatego, bo jeżeli ktoś pochodzi do prezydenta Lublina i załóżmy mieszkał, urodził się i mieszkał w Czubach, no to będzie forował interesy Czubów, prawda? A człowiek, który jest ze Szczecina, no będzie neutralny w stosunku do wszystkich dzielnic Lublina. Najlepsi królowie polscy byli spoza Polski, Batory, prawda, czy inni, czy Jagiełło. Także wcale nie jest powiedziane, że prezydent powinien z danej miejscowości, ale ponieważ takie się przyjęło założenie u nas dzisiaj, to wolałem z tym nie walczyć. Ponadto osiągnąłem, przypominam, w Krakowie miałem wynik 4,8, nie wśród studentów, tylko w ogóle, natomiast w Warszawie do sejmiku osiągnąłem 5,09, coś takiego. Więc to jednak nie jest Kraków, tylko ja. Czy Warszawa. I myślę, że w tych wyborach, jeżeli dostaniemy czas, to przybijemy 5% w skali polskiej, w skali ogólnopolskiej, tylko trzeba to dobrze rozegrać. Wreszcie. Bo potem narastają nastroje już, tak powiem, rozczarowania do całej bandy czworga. Pan tutaj zgłasza się. Nie wiem, którym rzędzie. Proszę. Słuchać? Panie prezesie, mam takie pytanie, bo nic nie było właśnie powiedziane na temat systemu podatkowego w Polsce. Mówię, wiadomo, od przyszłego roku zostaje zwiększona stawka VAT. I stąd takie pytanie, jak pan prezes myśli, co było główną przesłanką rządu do tego, że zdecydowano się na podniesienie stawki VAT, bo omawianie, że niby ma nas to ochronić przed przekroczeniem 55% zadłużenia systemu państwa, to do mnie za bardzo nie przemawia, czy przekroczenia progu ostrożnościowego. Jaka jest główna przesłanka tego, że zdecydowano się właśnie na podniesienie stawki VAT w Polsce? VAT jest podatkiem nieco mniej szkodliwym od dochodowego. Wszystkie podatki są oczywiście szkodliwe, ale dochodowy wyjątkowo, VAT troszeczkę mniej. I oczywiście rząd powinien był obniżyć swoje wydatki, a nie zwiększać podatki. Tak przynajmniej pan Donald Tusk zawsze mówił przez całe życie, jak go pamiętam. Ale odkąd zaczęła w Polsce rządzić Bruksela, jego ekscelencja Donald Tusk zaczyna odchodzić od liberalizmu i zaczyna się dopasowywać do tego ducha, który panuje w Brukseli, niestety. Niestety. Podejrzewam, że takie dostał polecenie po prostu i zwyczajnie. Przypominam, że od roku i 14 dni nie jesteśmy już suwerennym państwem. No i jeżeli my czegoś nie zrobimy, to przecież grozi coś takiego, że się na nas ukaże. Ukaże. W tej chwili można nas karać. Więc pan Donald Tusk zapewne chciał tego uniknąć. Natomiast co do zmniejszenia wydatków, to chcę przypomnieć, że to jeszcze wtedy był pan Roman Prodi, czy Prodi, to był Włoch chyba, Roman Prodi, był szefem Unii, Komisji Europejskiej i oświadczył nam, że jeżeli chcemy wejść do Unii, to było jakieś 7 lat temu, czy 6, że jak chcemy wejść do Unii, to musimy jeszcze 4-krotnie zwiększyć liczbę urzędników. To jest dogmat brukselski, że wszystko załatwiają nie ludzie, tylko urzędnicy. I słucham? No tak, ale to będzie dalej rosło, bo każdy urzędnik w Unii chce mieć tutaj podległy sobie 10 urzędników w Polsce, żeby móc
mieć jeszcze pod sobą szczególników nowych w Unii. Trzeba ich zrobić po to, żebym zajmował się tymi dziećmi w Polsce. To jest zgodne z prawem Parkinsona, rozwoju biurokracji. I powtarzam, takiej biurokracji to nie widziano od dawna, konkretnie chyba od Imperium Bizantyńskiego. W Bizancjum była potworna biurokracja i oczywiście nie taka jak teraz. No skąd? Nie mieli komputerów. Wiadomo, że mamy teraz nowoczesność, mamy komputery. Każdy wie, że dzięki komputerom ludzkość potrafi w ciągu jednej sekundy wytworzyć więcej głupstw niż kiedyś przez całą historię ludzkości się potrafiło zrobić. Także nowoczesność jest w polu i w zagrodzie. Nawiasem mówiąc, ma być wprowadzony również VAT dla rolników, prawda, przypominam. Tak. Jest to bardzo, bardzo poważny problem. Nowoczesna technika umożliwia lepszą kontrolę ludzi. Imperium Rzymskie upadło w wyniku prywatyzacji. To jest bardzo ciekawa obserwacja. Otóż jak wiadomo, prywaciarz jest znacznie lepszy niż urzędnik państwowy. Otóż Senat Rzymski nakładał na ludzi podatki, których ludzie dzielnie unikali, tak samo jak dzisiaj, bo państwowi poborcy podatkowi byli nieudolni. I któregoś dnia wpadli na pomysł, żeby podatki dzierżawić. Że człowiek musiał zapłacić z góry jakąś sumę i on miał sobie ściągnąć to od ludzi. W tym momencie prywatni przedsiębiorcy, znaczy prywatni no, ci no, zdziercy podatkowi, celnicy to się mówiło w Starym Testamencie, oni zdzierali te podatki efektywnie i zrujnowali, że tak powiem, wszystkich poddanych cesarstwa. Bo Senat dalej je nakładał, ale przedtem one nie były realizowane, a potem zaczęły być. Więc nowoczesna technika, zwłaszcza VAT, umożliwia efektywne nakładanie podatku na ludzi. Bo wie pan, podatki w tej chwili w Polsce wynoszą około 84% już procent dochodu, ale płacimy z tego około połowy. Wiadomo, są legalne, nielegalne sposoby unikania tego podatku. Gdyby od jutra ludzie zaczęli płacić rzeczywiście tyle, ile Senat i Sejm na nas nakładają, to Polska zostałaby zrujnowana w ciągu 2 miesięcy. Ale na szczęście ludzie tego umieją unikać. VAT-u jest ciężko uniknąć. To jest problem. Ja mam pytanie, panie prezesie. Za nami 13 grudnia. Chciałem zapytać, jaki jest pański stosunek do zaproszenia do Rady Bezpieczeństwa Narodowego znanego męża stanu, obrońcy ludzkiego życia, pana Wojciecha Jaruzelskiego. Pan generał Jaruzelski jest w tej chwili emerytem politycznym. O ile w ogóle kiedykolwiek był w polityce, to jest inna para kaloszy. Pan generał Jaruzelski był dobrym generałem, dobrym dowódcą. Stan wojenny był przeprowadzony znakomicie z punktu widzenia technicznego. Znakomicie przeprowadzony z punktu widzenia technicznego. A to, że się kompletnie nie znał na gospodarce, ani na polityce, to już zupełnie inna para kaloszy. No, generał się nie musi znać na polityce i gospodarce. On się nie znał. Zupełnie i całkowicie. Na plus można mu zapisać, że pozwolił na reformę Wilczka, ale to był rok 88. Gdyby dał się przekonać w roku 82 i tę reformę zrobił wtedy, to byśmy żyli jak w Chinach, tylko na znacznie wyższym poziomie niż w Chinach. By się zrobiło reformy tak jak w Chinach, prawda, bez wywalania Mao Tse-tunga z mauzoleum, a za to zobalanie socjalizmu. Natomiast to, co jest w tej chwili, to socjalizm zachowano, natomiast obalono, że tak powiem, porządek prawny w kraju i jest nieszczęście.